tym odcinku. Bączek i lekcja cierpliwości. Ty boję, czy boja ciebie? Widok z lotu Ikara. Na niebezludnej wyspie. Restauracja na końcu świata. Jak tu wypłynąć z tej zatoki? Przepływamy obok wyspy Kinaros, która ma jednego mieszkańca, a właściwie mieszkankę. Mieszka tutaj pani Irini, czyli Irenka. Sprowadziła się tutaj z mężem na początku lat 2000 z Australii, ale to są Grecy. Grecy, którzy wrócili z Australii i zamieszkali tutaj na tej wyspie. Później w 2013 mąż zmarł i ta pani została sama i tutaj mieszka. Raz w tygodniu przypływa łódka za Morgos i przywozi jej produkty spożywcze. Dalibyście radę tak żyć na tej odległej wyspie? Cała wyspa dla niej. Jest coś idylicznego w takiej myśli. Nie będziemy zakłócać spokoju pani Irini. Płyniemy ku wyspie, na której nie mieszka jedna osoba, a jedna rodzina. Przyda się dinghy, znaczy ponton, znaczy bączek, znaczy dużo cierpliwości. Zbliżamy się już do wyspy Levita i tutaj jest taka zatoka, bo tu nie ma portu, ale jest zatoka, na której są bojki. Podobno jest kilkanaście bojek za opłatą. Opłaty pobiera restauracja, podobno kosztuje 9 albo 10 euro. No i postaramy się albo stanąć na tej bojce, albo stanąć na kotwicy. Albo tam jest jeszcze jedno takie miejsce, jest taka minikeja, której podobno można stanąć, no, ale też jest loteria, bo nie wiadomo jak tam jest głęboko, więc to nie skończy się na bojce. Agnieszka będzie przy sterze, a ja będę próbował podjąć bojkę. Przemyśl. A troszkę na żaglach udało nam się płynąć. Bo wiatr był 7, potem 8, potem 9, więc już wyciągnęliśmy żagle. Teraz już dochodzi nawet do 11 węzłów, momentami nawet 12. No, ale już jesteśmy przy samej wyspie, więc płyniemy na chwilę. Mamy jeszcze chyba może 5 minut, może 10. To już blisko widać. Choć czujemy się jak na końcu świata, w starożytności był to ważny rejon. Kwitła tu żegluga i rozegrało się wiele wydarzeń mitologicznych. Levita wspominana jest w wielu tekstach starożytnych, a w roku 2019 odkryto tu 5 starożytnych wraków z mnóstwem artefaktów. Ale było troszeczkę zamieszania, bo ja jestem przyzwyczajony do mazurskiego stawania, gdzie po prostu bojka się wyjmuje i podpina się pod dołem, więc tak byłem przygotowany. No to oczywiście są wielkie boje, więc trzeba je z góry przypiąć. No i niestety nie udało mi się za pierwszym razem, bo była za duża prędkość. No i wzięliśmy bojkę od rufy i przyczepiłem od rufy węzeł ratowniczy. No i po prostu teraz
teraz tak jest. W zasadzie lepiej by było na nabiegowo i pewnie jak spuścimy ponton, to przyczepimy na nabiegowo, no, ale na razie jest dobrze i stoi. No dobra, więc udaję się teraz na ponton i płyniemy, znaczy ja płynę, Agnieszka zostaje. Będziemy przekładać cumę na nabiegowo, na dziobie. No, dobra, do roboty. No dobra, to jestem przy cumie. To Agnieszka, rzuć mi cumę. Agnieszka mi rzuci cumę. Że ten widok mieli przed oczami Ikar i Dedal? Właśnie tędy nad wyspą Lewita przelatywali, zanim lot Ikara zakończył się nad Ikarią. Pięknie jest, naprawdę tak idyllicznie, no. Tak spokojnie, fajnie. Ile jest jachtów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jachtów. Sześć jachtów. I jeden kuter rybacki. No nawet widzieliśmy, że ktoś kupował prosto z kutra rybę. No, a my idziemy pod górkę, bo tam jest podobno restauracja. To zjemy jakąś kolacyjkę. Pierwszy raz w restauracji w zasadzie jesteśmy chyba na tym wyjeździe, tak? No bo byliśmy tylko wszystko na jachcie, no ale w końcu czas przyszedł i na to. Salad, tzatziki, fried cheese, local fresh cheese, we have the fava, the hummus, meatballs and some fish. Czyli tak, ser kefalotiri, to jest lokalny ser. Próbowaliśmy go ostatnio na Naxos, był bardzo dobry. Fava, czyli taka pasta z groszku. Sałatka grecka, tzatziki i chlebek. Więc jeśli jesteście w greckiej restauracji i nie ma oliwy na stole, to poproście. Poproście o ladi i oliwa z oliwek, z chlebem, solą i pieprzem. To jest coś niesamowitego, coś przepysznego. A ja wolę chlebek z dzadzikami. A ja lubię mięsko z dzadzikami. Zamówiliśmy sałatkę grecką. Sałatka grecka to są pomidory, ogórki, cebula, oliwki. No tutaj mamy jeszcze paprykę, ale to nie zawsze jest w sałatce greckiej. Poza tym ser feta, jakieś zioła, oregano i oliwa. No, wszyscy znamy sałatkę grecką. Wiemy, że w Grecji to sałatka grecka i każdy, kto był w Grecji, próbował sałatki greckiej. Więc to jest pierwsze skojarzenie z kuchnią grecką, sałatka grecka.
Tymczasem sałatka grecka pojawiła się w Grecji całkiem niedawno. Są dwie historie dotyczące powstania sałatki greckiej. Dwa mity. No, Grecja, no to mity. Jedna łączy się ściśle z nazwą choriatiki, czyli sałatka wiejska. Po grecku to się mówi sałatka wiejska. I podobno to było tak, że rolnicy wychodzili gdzieś tam w pole pracować, zbierać oliwki i brali do sakwy pomidora, ogórka, cebulę, oliwki były w każdym domu, oliwa też... chleb, tam jakieś oregano rośnie, to się zerwie, albo nie. No i tak sobie podjadali w przerwie od pracy, podjadali sobie, nawet nie krojąc, tylko tam odrywając kawałek chleba albo wgryzając się. No i to zadziałało na wyobraźnię miastowych. I miastowi postanowili wprowadzić to na swoje stoły, no tylko miastowy się nie wgryza, ani nie odłamuje. Więc pokrojono te wszystkie składniki do miseczki, polano oliwą, no i tak powstała choriatiki, czyli sałatka grecka. Ale jest jeszcze druga historia. Podobno sałatka grecka powstała w latach 60. XX wieku na place w Atenach, ponieważ zamrożono ceny takiej typowej sałatki, którą podawano we wszystkich restauracjach, w której był pomidor, ogórek, oliwki i cebula. I restauratorzy, od czego restauratorzy mają głowę, wymyślili tak, że dołożyli do tej sałatki fetę i uwolnili cenę, no bo to już nie była ta sama sałatka. No i tak pojawiła się, zasmakowała wszystkim i zagościła na wszystkich stołach greckich sałatka. Sałatka po grecku. Jeszcze krótko o tych bojach cumowniczych. My wczoraj podpłynęliśmy rufą i tam zaczepiliśmy cumę i to jest dobry manewr, wyszło. No ale niektóre boje można też po prostu podnieść i po prostu zaczepić z dziobu. No my mamy taką, wybraliśmy taką boję, która jest po prostu cięższa i nam się nie udawało, ale ja spróbuję może teraz i zobaczymy, czy mi się uda to podnieść. Nie, ta nasza boja jest inna troszkę i jej się po prostu nie da, w zasadzie tylko jest z rufy można. Są tutaj też takie boje, które leżą sobie i one są dużo lżejsze. No i wtedy można podpłynąć dziobem, zarzucić linę, zaczepić tą liną boję i wtedy tą boję podnieść. No i zaczepić cumę o tą boję. I załatwione. Nie trzeba podpływać z boją do rufy. Więc idę, Agnieszka jest za sterem, a ja idę nas odczepić. No i oczywiście, ponieważ przełożyliśmy na nabiegowo, no ten manewr odczepiania będzie bardzo, bardzo prosty. Trzeba po prostu zwolnić cum i już. Jesteśmy. No, ładnie nas odkręca w kierunku wyjścia, no bo mamy wiatr w lewej burty, więc dziób nam pięknie odkręca w kierunku wyjścia. I już. Bardzo prosty manewr. Cześć.
my pływamy. Może nas zasubskrybujesz, to będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.